dzisiejszym odcinku robimy losowy skin z nowego karnetu challenge. Także tutaj możecie teraz zobaczyć, jaki skin odpowiada jakiej klasie broni. I tyle łapek zostawiliście pod ostatnim odcinkiem i mamy nadzieję, że pobijecie ten rekord. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy po 301 tysięcy subskrypcji. Na pierwsze podejście wybrało nam szare przedmioty, także lecimy sobie dokładnie w to miejsce, czyli na kamień. No i staramy się uzyskać jakieś szare przedmioty. I oczywiście gramy na trybie bez budowania. Wydawałoby się, że za pierwszym razem nam wybrało najłatwiejszego skina, ale czasami tak to jest, że są albo cały czas zielone, albo niebieskie bronie. Więc mam nadzieję, że coś tutaj zielonego, szarego wydropimy. I akurat ja też mam takiego skina, także fajnie się złożyło. Ja mam RFV snajperkę zieloną. Ja też mam zieloną snajpę, ale mam bandaże szare. Tu musimy pamiętać o tym, że będzie ciężko schodzić z tej góry. Więc musimy szukać tych tyrolek do schodzenia. Tutaj tyrolki są obok. Mamy, tak jak mówiłam, zielone, mamy niebieskie i takie chyba jednak są najłatwiejsze bronie. A ja mam akacza szarego. Okej, okay, ja mam auga szarego, także zabieram sobie go. I w ogóle nie słychać skrzyń. Ja w ogóle... O, jest tu coś szarego. Ja też mam coś szarego, kałacha szarego, zwykłego. Bo spiderek nie ma tu na dole. Właśnie, jest tutaj kałaszek i kałaszek jest teraz mega celny. Tu mamy gościa, Ewela. Dobra, jeden leży. Leży? No to dawaj ich. Dobijam go. Mam szare SMG Ewela. Dawaj za mną. Ja mam kałacha i auga. Muszę coś chyba jedną broń wywalić. Ej, oni mnie zauważyli na tak daleko. No chyba żartujecie. W tej chwili. Dobra, jeden leży. Ja tutaj mam po drodze skrzynkę, więc ją szybko też otworzę. I mamy tutaj potki, dwie duże potki. Mogę je wypić. Ej, wiesz co, ja będę miał dla nas leczonko. Także możesz je na razie zachować. Ja biorę tego. Mam tutaj małe potki też. Mam tutaj, jak to się nazywa, tą beczkę. O. Ej, weźmy to sobie do namiotu na później. Dobra. Ja to zabiorę i wsadzimy na kolejną próbę, tak jakby. Dobra, lećmy na tamtą miejscówkę, gdzie byliśmy po prostu. I te, jak przypominam, to sobie wsadzimy do namiotu. Ja tego nie będę używał, no bo na kolejne podejścia będzie nam dużo łatwiej po prostu później. Ja potrzebuję czegoś na blisko, bo ja w ogóle nie mam na blisko jak coś, mam tylko auga. Oni się podnieśli, Ewela. Zadawać ich? No musimy ich wyeliminować. Tak, oni, dobra, oni są podniesieni, więc dobra, już... Już leżą. Jest tu ziomek? Ja zapomniałam, że ten, że tu się nie da budować. Ewela, pomóż. Ziomek czy agenta? No, agenci są i są ziomki, więc musimy uważać. Ziomki są na E120. Ja nie mam nic na blisko, o, mam pompę. Wow, co to było? Aha, czołg. O Jezus, i co teraz? Uciekaj za mną i chowaj się za barierkami. Dobra, dostał goś dwa razy. Wyjdźmy na budynki, chodź na budynki, Ewela. Ej, to nie jest naprawdę łatwe teraz na tym trybie grać. Dobra, musimy uciekać, Ewela. Ale dymy, musimy znaleźć sobie jak najszybciej czołg. Szybko, 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 szybko. Dobra, ja uciekam też przed nimi. Wow. Ja, co to za ucieczka? O nie, padnę. No to ty padnij, ja uciekam, Ewela. Ja cię kręcę i ten czołg jest przegwizdany. Ale czemu ten czołg... Ej, kurde. Szybko lata strasznie, ale ci samochód w kosmos. Ale czemu oni mnie dogonili? No, oj, o, skąd oni wiedzą, że ja tu jestem? Ej, no, te chłopy cały czas wiedzą, gdzie ja jestem. Dobrze, Rafa, dawaj ich. Ty, oni nie wiedzą, co mają zrobić? I tak trzeba robić, wskakiwać do tego czołgu. Uważaj, żeby nie wybuchł. Tak, właśnie, ja chcę, wiesz, tak zrobić, żeby... On nie wysiądzie z tego. Ta. O, jest, widać, co tam było. Tak jakby klapa mu się rozwaliła, widzisz? Tak, widzę. Ale on nie wie, co ma zrobić. Wysiadł. Dobrze, dobrze? Dobrze, dobrze? O nie, o nie. Okej. Okay. A ja mam pomysł, co zrobię. Co zrobisz? No, czemu to nie wybucha? On zaraz ten, stanie tam. On ma potkę. Ja cię kręcę. 15 HP. Ale ej, to było naprawdę stresujące. W ogóle ta gra inaczej wygląda. Inaczej czuć tą grę. Zabuduj się, Rafa, co ty to... Czym? Nie da się, Ewela. Ta gra teraz jest taka trochę XD, co? No jest totalnie inaczej, no. Trzeba myśleć dużo. Tak jak tutaj przy tym czołgu, no nie? Naprawdę dużo trzeba myśleć. Co, jak zrobić? Gdzie wyskoczyć? Gdzie przejść? Ej, tutaj GG dla Rafa, bo główka pracuje. Jest 19 osób. W każdym krzaku ktoś może być. Wszędzie ktoś może być. My musimy odrodzić Ewelę. Mnie prawdopodobnie daje jeżdża dwójka osób tam gdzieś z tyłu. Tylkość. Oj. Jest źle. Ale chyba jeden jest. Uważaj, bo drugi jeszcze. Okej. Okay. Dobra. Aj.
Dobra. Gdzie uciekasz? Na kucaka. Dawaj go! Dobrze. Dobra, mamy go. Dobra, przechodzimy tutaj do odrodzenia i równo ze strefą odrodzimy po prostu. Może tak to będzie najlepiej zrobić. Tylko musimy pamiętać o tym, że Ewela nie ma szarych broni. Pistolet. A, pistolet będziesz miała, dokładnie. Pistolet będziesz miała z tego. Ej, ale fajnie jest teraz. Naprawdę trzeba myśleć, gdzie iść, jak podejść. Podoba mi się. Mam nadzieję, że to zostanie jako ten, jako tryb po prostu. Tylko taki na stałe, tak jak impostor. To by było super, bo naprawdę jest fajnie, ej. To jest taki tryb dla Eweli, która nie umie budować i nie musi. No, mamy tutaj jeszcze możliwość odrodzenia, tylko ja sobie wyjdę do góry, zobaczę, czy ktoś tutaj jest. 9 osób zostało tylko. Tu musimy tych gości od prawej strony, oni gdzieś tu są na pewno. Orzysz. Kruk fioletowy jeszcze leci. Gdzie on jest? Ja tam skrzynką chyba niebieską. Tu jest gość, leci do ciebie. Kurczę. Tak, mało mu zostało, ale i tak by ten drugi mnie doszedł. Podejście numer 2, mamy fioletowe i co ciekawe, mieliśmy wsadzić właśnie fioletowe bronie we wcześniejszym meczu. No i dało nam fioletowe. Super. Uciekam. No. Dobra. Biorę awupkę dla ciebie. O, jest fioletowy pistolet. No i elegancko. Ej, patrzcie, ktoś tutaj nie zabrał tej skrzynki. Dziękuję bardzo. Fioletowa pompa. Ewela, dla ciebie, proszę bardzo. My musimy wejść do sejfu teraz, żebyśmy mieli jeszcze jakieś fioletowe brońki. I nieotwarty jest sejf. Nie ma karty, tak? No, ale tu ten boss powinien gdzieś być, wiesz, likwidowany. Okej, przeszukuję. Ej, nie mam pojęcia, gdzie jest ta karta. Ktoś tu jest nie tak. Może ten boss jest wyłączony na tym trybie, nie wiem. Dobra, jest 18 osób. Strefa zaczyna bić po 2. Mam 2 apteki w razie. Czyli nasz pomysł po prostu się nie udał. Tu się ktoś bije. Dawaj ze snajpy, spróbuj. Wyeliminowali go. Tutaj Rafał na dole jest typek, tu. Dobra, musimy uciekać. Nie ma jeszcze gdzieś fioletowej broni. No właśnie, ja mam tylko pistolet i to będzie mega ciężkie. Typek! Dawaj go, dawaj. Gdzie go, dawaj jest? Go, Ewela. Tu po prawej. Dobra, wysiadam na niego, bo nam zepsuje samochód. Dobra, leży. A, są goście za drzewem. O kurde, musimy uciekać. Tam też są naprzeciwko nas, tam ci zaznaczyłam, po zrzut idą. 95. 95. Ej, goście tu. No jest źle, bo nas zachodzą. Ewela, musimy iść do krzaka najlepiej. Jakbyśmy samochodem jeździli? Leży jeden. Dobra, i rzucić ci beczkę? Nie, bo będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ej, ale szczerze, mamy bardzo fajną sytuację, bo jesteśmy w krzaku i oni muszą się wychylać. 2 teamy, tak? A tam jeden leży, nie dobiłeś go? Nie dobiłem. On już jest podniesiony na pewno. Mamy strefę, tylko będziemy mieli gości z 2 stron. Gdzie tu uciekać, co? Jest tu gość. 12 dostał. Nie widać skąd. Dobra, ja się uleczę. Musimy uciekać. Jest. Ej, z czego ja tak dostałem? Nie, to się... To jest... Bo na blisko, nie? Są z tego auga. Jest to ten dzisiejszy challenge. Bez wina, no nie udało się. Koniecznie zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Także na razie, trzymajcie się. Cześć.